Szanowni Państwo, witamy serdecznie. Dziś głos z Berlina. Nazywam się Aleksandra Fedorska, jestem polsko-niemiecką dziennikarką. Moim dzisiejszym partnerem, czy jakby współpracownikiem w naszym dzisiejszym programie jest Thomas Woloszyn. Z Niemiec mieszka w pięknym miasteczku Warsztajn. Drodzy Państwo, wprowadzimy krótko taki 5-10-minutowy przegląd niemieckiej prasy. Przedstawimy Państwu, o czym się mówiło w ostatnich dniach, ostatnich dwóch tygodniach w Niemczech. Następnie zajmiemy się naszym głównym tematem naszej dzisiejszej audycji, którym jest niemiecki kolonializm. Jest to okres, ale także można powiedzieć wydarzenie historyczne, które stoi bardzo mocno w cieniu oczywiście dwóch wojen światowych. Ale naszym zdaniem jest to bardzo ważne dla zrozumienia dzisiejszych Niemiec i dzisiejszych decyzji. Jest to jednak coś, co uważamy za warte, aby Państwu to przedstawić. Dobry wieczór, zaczynamy. Dobry wieczór, Thomas Woloszyn z tej strony się kłania z pięknego, małego miasteczka Warsztajn. No to zaczynamy. No to na początku prasę. Co tak w tych ostatnich dniach myślisz było tak najbardziej istotniejsze? Thomas, myślę, że Niemcy nadal zajmują się tym, na czym polegają ich problemy gospodarcze aktualnie. W ostatnich dniach zainteresowała mnie seria artykułów w gazecie Handelsblatt. Mhm. Nie jestem tu całkiem neutralna, no bo jest to gazeta, z którą współpracuję, ale moim zdaniem są to bardzo wartościowe informacje, które świadczą o tym, że Niemcy w następnych dniach będą chciały rozmawiać z Brukselą odnośnie nowych form czy nowej pozycji, perspektywy finansowania następnego budżetu europejskiego, zaczynającego się od 2028 roku. Będą chciały takich to zmian, że wsparcie, to znaczy dofinansowanie Brukseli, nie będzie kierowane już tylko do biednych krajów, prawda, tych uboższych, tylko ma wspierać w tym okresie, mówimy tu o okresie po 2028 roku, wspierać kraje bogate, rozwinięte. Uważam, że jest to ważne, żeby to w Polsce zaznaczyć, żebyśmy byli świadomi, że tu zaczyna się coś zmieniać. Tak, bo do tej pory te główne państwa, tak jak Niemcy, Francja oraz te Benelux państwa były głównie państwami, które płaciły. Oczywiście też były programy, gdzie pieniążki też nie dostawali, ale głównie to były tak zwane Geberländer, że te kraje, które te fundusze dają. Teraz mamy się powoli robi sytuacja, że robi się na odwrót, że będzie przewyższać moim zdaniem te pieniądze odbierane niż dawane. Przynajmniej w najbliższej dekadzie w Niemczech tak to widzę. Też się zastanawiałam, bo dzisiaj na ten temat napisałam też alert w Biznes Alercie właśnie na ten temat i zastanawiam się, czy przypadkiem Niemcy, ale także właściwie może też Holandia, czy też Belgia, może też część Francji żałuje tego, że w jakby pierwotnym momencie Unii Europejskiej było to hasło, czy też taka potrzeba, aby wspierać kraje uboższe, tak, tereny, regiony, niedorozwinięte w ich rozwoju, a teraz częściowo prześcigają one te kraje rozwinięte, czy tereny, regiony bardziej rozwinięte technologicznie. Czy przypadkiem nie doszło do takiego momentu pewnego żalu?
Żalu może no częściowo, ale tu też widzimy, że coraz więcej ludzi podziela no to zdanie, że niektóre państwa wschodnie były w ogóle za wcześnie przyjęte do Unii Europejskiej. Głównie to słyszymy, przynajmniej ja to głównie słyszę o krajach jak Rumunia i Bułgaria. Myślisz, że pod kątem ekonomicznym, czy w sprawach bezpieczeństwa? Pod kątem ekonomicznym. W sprawach bezpieczeństwa wiadomo, NATO to jest inna dziedzina, ale pod względem gospodarczym to też jest moje zdanie, że na przykład te kraje jak Rumunia albo Bułgaria, one za wcześnie zostały do EU przyjęte. Wiesz co, tak... Myślę to właściwie z punktu widzenia Niemiec, tak? Z ich perspektywy. Jakby można było ten cały proces przejęcia, bo myślę tu teraz pod kątem Ukrainy, nie? Bo to mam jakby w tyle głowy teraz. Tak. W tym myśleniu. Cofając czas, to z perspektywy Niemiec, kiedy jest moment idealny na przyjęcie nowego członka do Unii Europejskiej? Powiedzmy, moment idealny. Dany partner, czy dany kraj, który się stara o członkowsko, powinien też być w miarę teoretycznie całkowicie też wolny od korupcji, co w tych krajach jak Bułgaria albo w Rumunii do tej pory walka z korupcją na wysokim szczeblu nadal trwa. Ukraina stara się teraz ten problem podjąć. Zelenski sam dzisiaj wymienił ministra obrony. Wymienia też wysokich członków. Wymienił powiedzmy tych wszystkich wojskowych, którzy byli w komisjach wojskowych, którzy wszyscy przyjmowali łapówki. Następnym etapem, mi się wydaje, na przykład w Ukrainie będzie prawnictwo, czyli sędziowie, prokuratorzy, gdzie wszędzie grasuje korupcja. I jak spojrzymy się na te kraje Bułgaria, Rumunia, to tam do tej pory mamy te problemy z korupcją. Zgadzam się i to też było częścią jakby niemieckiej prasy, bo tak. Zwolnienie ministra obrony było ważnym elementem dyskusji w Niemczech. Tak, no do tej pory to słyszymy. Tak, więc to też pojawiło się w niemieckiej prasie, było szeroko dyskutowane z pewną taką nutką, jakby to określić, muszę znaleźć odpowiednie określenie. Po części niedowierzaniem, sceptyzmem i z taką nutką, że no coś się tam dzieje nie tak. Tak. Ukraina próbuje pokazać tym krajom zachodnim, tym sponsorom, że jednak te pieniądze są w miarę używane, a nie gdzieś, no powiedzmy, lądują w czarnych kanałach. Słuchaj, ale powiedz mi w tym kontekście, zastanawiają mnie nowe liczby, bo natknęłam się na taki artykuł, może bardziej taką analizę, która uważa, że w Niemczech pozostało już tylko 1 000 000 Ukraińców. I zastanawia mnie też fakt, że właściwie pracę i takie regularne życie, prawda, w niemieckim systemie znalazło zaledwie 18% tych ludzi. Tak, problem w niemieckim systemie jest następujący. A, brakuje mieszkań. To jest obojętnie, czy to jest duże miasto, czy małe miasto. Naprawdę wszędzie jest brak mieszkań. I przez tych nowych teraz uchodźców z Ukrainy ta sytuacja się jeszcze bardziej zaostrzyła. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, niestety mamy w Niemczech dalej bardzo wysoką biurokrację. Próbują to wprawdzie
to zezwolenie no, do pracy dla tych osób trochę szybciej zrobić, prawda? Ale jednak biurokracja w Niemczech jest masakryczna. I to jest ta różnica, co ja widziałem w Polsce, że w Polsce uchodźcy z Ukrainy bardzo szybko starali się o pracę, dostawali to zezwolenie no, na pracę, prawda? Ale tutaj to naprawdę się to ciągnie. Przepraszam, że tobie przerwę, ale określenie uchodźcy, tak, flüchtlinge, stosowane w Niemczech, moim wrażeniem jest to, że w Polsce w ogóle taki termin nie funkcjonuje, my ich przyjmujemy jako Ukraińcy. Tak, tak, no, to jest właśnie znowu no, różnica między polskim a niemieckim, tu musimy jakoś określić to na, to, to na takich ludzi, nie mówimy też flüchtlinge, tylko Kriegsflüchtlinge, czyli uchodźcy wojenni, uciekinierzy wojenni. Ale tu chciałam po prostu taką różnicę, tak jak oni w Niemczech są jakby częścią całego ruchu uchodźczego. Tak? Od do. Mamy oczywiście osoby w Niemczech z Afryki, z Bliskiego Wschodu. Tak, w Polsce moim zdaniem, i to jest właśnie taka bardzo znacząca różnica, taka bardzo ważna. Dla nas są to po prostu nasi sąsiedzi z Ukrainy. Tak. Tak. Których my już zaczynamy rozumieć, bo już powoli te wszystkie nasze, te zaczynamy rozumieć wiele słów z języka ukraińskiego, oni coraz lepiej rozmawiają w języku polskim, więc dla nas to jest jakby osobna kategoria. Nie widzimy ich w kontekście jakby uchodźców globalnych. To jest całkiem coś innego. W Niemczech to nie funkcjonuje. Tak, ale powiem ci, że powoli też się zmienia z tego, co ja widzę w tych ostatnich miesiącach też słownictwo, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się na tych wszystkich, powiedzmy, przybyszy, którzy przybyli na tych łodziach, na wszystkich się mówiło flüchtling. Obojętnie, czy to było z Syrii, czy to było z Kamerunu, czy z Afganistanu. Teraz jednak od kilku miesięcy się powoli trochę to zmienia, że mówi się, że to nie są już uchodźcy, to są Einwanderer, że to są przybylcy, że to są przybylcy, by można było tak po polsku no, powiedzieć. A jednak z Ukrainy to mówi się dalej flüchtlinge. Ale to już widzimy to pewną no, różnicę w słownictwie, że jeszcze kilka miesięcy temu było nie do pomyślenia na osobę powiedzmy z Afganistanu czy z Afryki, że, żeby ktoś powiedział inaczej niż uchodźca, niż flüchtling. A teraz się już to słownictwo też zmienia. Bardzo wiele się zmienia. Widziałam też w Niemczech, i to jest spora różnica, będąc w Niemczech, jakby rozmawiając z ludźmi, rozmawiając też z Ukraińcami będącymi w Niemczech. Jednak moim zdaniem, to znaczy z mojej perspektywy, bo prywatnie mieszkam w Poznaniu, odnoszę wrażenie, że wiele osób z Ukrainy czy z Białorusi są bardzo aktywnymi ludźmi, co najmniej w Polsce, tak? Otwierają firmy. Działają. Są to częściowo ludzie bardzo młodzi, bardzo sprężni też jakby tak aktywni społecznie, ekonomicznie. Słyszy się, widzi ich dużo. W Niemczech odnosiłam to wrażenie, że są to głównie kobiety będące tam i one są w jakimś cieniu. One są prawie że niewidzialne. Problem jest też taki, że w Niemczech się wkłada tych uchodźców głównie do nie do ośrodków, ale to są specjalne, no powiedzmy, kontenery, czy domy, czy też były no koszary razem z tymi uciekinierami z Afryki. I to jest moim zdaniem też taki mały problem, bo to wszystko jest wtedy na jednej kupie. Ja to widzę przynajmniej też u nas, mamy 500 metrów czy 600 metrów od nas też takie Flüchtlingsunterkunft, by można było no, powiedzieć. I tu mamy właśnie no, mieszane, tam mamy ludzi z Ukrainy, kobiety z Ukrainy z dziećmi, zmieszane częściowo z mężczyznami z Bliskiego Wschodu. I no nie wiem,
czy to. Ale powiedz mi, jak to wygląda na rynku pracy? Bo wiele czytelniczek odezwało się ode mnie, odezwało się do mnie i opowiadało mi jakby o tym tle, jak wygląda ten rynek pracy dla Ukraińców w Niemczech, jakie są trudności też z tymi testami języka niemieckiego, jak to wygląda, że to trwa bardzo długo. Napisała do mnie pani, która stwierdziła, że taki cykl tego nauczania języka niemieckiego trwa 9 miesięcy. Tak. Wydaje mi się strasznie długo. To masz tak zwany szprachkurs. Te wszystkie szprachkursy głównie są organizowane, nie wszystkie, ale głównie są organizowane przez Job Center, czyli Arbeitsamt, czyli Urząd Pracy. I problem jest w tym, że to są kursy mieszane. To znaczy nie masz tylko tam mieszkańców Ukrainy, tylko wszystkich narodowości. I w tym jest problem. I ci ludzie, którzy na tych kursach są, oni na początek w ogóle znikają ze statystyki Urzędu Pracy. Że oni po prostu nie istnieją jako bezrobotni. Poczekaj, jak to funkcjonuje, tak? Osoba, przyjmijmy z jednym dzieckiem, tak? Żebyśmy po prostu mieli takie ułatwienie. Przyjeżdża do Berlina. Wysiada tam na dworcu, tak? Zapisuje się w następnych dniach, mieszkając na przykład gdzieś kątem u jakiejś znajomej, tak? Czy rodziny. No bo tak może w praktyce to wyglądać. Zapisuje się na kurs języka niemieckiego. Nie zapisuje się. To wygląda w następujący sposób, że najpierw w urzędzie musi zostać ta osoba zameldowana jako uchodźca. Okej, więc wysiada z tego pociągu z walizkami, zgłasza się jako uchodźca z Ukrainy, tak? Tak. Wtedy wchodzi jakby w niemiecki system rejestracyjny. Tak. Dobrze rozumiem? Dobrze rozumiesz. Tak. Mieszka sobie na razie po kątem i tak dalej, ale te całe cykle wchodzą, jakby te trybiki działają, jedno wchodzi w drugie, więc ta osoba nabywa prawa na przykład do kursu języka. Tak? Okay. Tylko też nie jest powiedziane, kiedy ten kurs będzie. I dobrze, no załóżmy czeka, nie wiem, 6 tygodni, tak? Wchodzi na kurs. Tak? Dziecko oddaje, przyjmijmy do przedszkola. Tak. No to powinno być możliwe, nie? To już jest wtedy możliwe, oczywiście, jak znajdzie miejsce w przedszkolu. Dobrze, więc tu już widzimy, jest już jakaś pierwsza bariera, tak? Co z tym dzieckiem? Też odnoszę wrażenie, że to w Polsce lepiej funkcjonuje, bo te dzieci jednak są w naszych przedszkolach i w naszych szkołach. Powiem ci, do godziny 17. Że tobie dam w zupełności rację, że w Polsce system przedszkola o wiele lepiej funkcjonuje niż w Niemczech, o wiele lepiej. Ale pójdźmy tokiem właśnie dla naszych tutaj słuchaczy. Dobrze, dziecko jest w przedszkolu, ta kobieta jest w systemie. Ale czy ja teraz dobrze ciebie zrozumiałam, że jak ona idzie na ten 9-miesięczny kurs, to ona w tym czasie nie szuka pracy? Nie. Ona nie może pracować. Zależy też od kursu. Masz 9-miesięczny, półroczny, to zależy. Ale jak robisz ten kurs, to są kursy całodniowe. To ty robisz tylko ten kurs. Ty nie możesz gdzie indziej pracować, legalnie oczywiście. Dopiero po zakończeniu kursu i po dostaniu zezwolenia na pracę. A, że to zezwolenie na pracę, to znaczy tak, ta kobieta, przyjmijmy tą właśnie osobę X, tak, którą żeśmy teraz sobie stworzyli. Ta osoba przechodzi przez ten kurs, zdaje egzamin, wtedy dopiero ma uprawnienia, tak, nabyła uprawnienia, że umożliwia to jej jakby pracę w Niemczech, tak? Tak, teoretycznie tak, praktycznie znowu wracamy do landów. Każdy land ma troszeczkę inne przepisy. Tak jak mamy to u nas w Nordrhein-Westfalen będzie inaczej niż w Berlinie. I to znowu wszystko zależy. Są też przypadki oczywiście, że kobiety ukraińskie umiejące już po niemiecku są szybciej integrowane na rynek pracy. To się bardzo często też zdarza.
Ale więc ona to... może w trakcie tego kursu, tak? Jest taka możliwość. Okej. Okay. To nie jest powiedziane, że ona musi ten kurs do końca zrobić, ale jest taka możliwość, że może się ewentualnie już wcześniej postarać o zezwolenie na pracę. To znowu zależy od urzędu, prawda? I od landu. I może wcześniej, jak tą pracę dostanie albo znajdzie, myślę, że taka możliwość byłaby do wzięcia. Bo wiesz, przypomina mi się tu znów seria artykułów na ten temat. W Niemczech powstanie sporo nowych fabryk baterii do samochodów elektrycznych. Znowu jest mowa o tym Dreźnie, ale także dyskutuje się na temat takiej fabryki w Heide, na północ od Hamburga. I znowu jest masa artykułów na ten temat, że wszystko ładnie, pięknie, będą te fabryki, ale one potrzebują tysiące osób do pracy. I w tym mamy problem w Niemczech, że mamy bezrobocie, mamy dużo osób, które bierze te socjale, tak zwane Hartz IV, za niedługo od stycznia będzie Bürgergeld. I niestety z tych osób niewiele znajdzie się na rynku pracy. I jest w Niemczech... Zaznaczmy jeszcze krótko, że te sumy, które będą wypłacane, mają znacznie, jakby będą wyższe, tak? Tak, będą wyższe. Tak było chyba w zeszłym tygodniu. Były minister zdrowia z CDU Jens Spahn porównał liczby średniej rodziny, małżeństwo, tam było młode małżeństwo, ile mają do dyspozycji pieniążków, a gdyby to małżeństwo, powiedzmy, od przyszłego roku wzięło ten Bürgergeld plus te dodatki, co płaci państwo, to znaczy mieszkanie, prąd i te inne dodatki, to wyszło tak, że oni by żyli o chyba 50 euro, mieliby więcej, siedząc w domu. Bo do tego jeszcze dochodzi Kindergeld na dzieci, prawda? I ja to widziałem też u mojego sąsiada. On pracował na nockę, on tylko nocki robił. Piątka dzieci, on jedyny pracował. I kiedyś miałem z nim temat, słuchaj, mówię do niego, ty robisz 6 dni w tygodniu nocki, jeździsz codziennie 60 km do Dortmunda i z powrotem. Opłaca ci się to? On powiedział mi tak, Tomasz, słuchaj, gdybym ja siedział w domu, to ja z urzędu dostanę więcej niż ja zarabiam z piątką dzieci. Będę miał wszystko opłacone. Ale to był typ człowieka, który chciał pracować. I tu jest znowu problematyka też, że mamy powoli społeczeństwo, które niekoniecznie chce pracować. Tak. Do tego stwierdzenia wracamy już kolejny raz, bo mieliśmy to już 2 tygodnie temu, że staje się to wielkim problemem w Niemczech. I myślę, że możemy się spodziewać w następnych tygodniach kolejnych i kolejnych artykułów na ten temat, bo one zaczynają się mnożyć. Niemcy jednak podchodzą do tej dyskusji coraz, moim zdaniem, w bardzo interesujący sposób. I będziemy na pewno w następnych tygodniach na ten temat dyskutować. Ale teraz otwieramy naszą dyskusję na temat niemieckiego kolonializmu, drodzy Państwo. Tomasz, kiedy możemy mówić o początkach niemieckiego kolonializmu? Początki, powiedzmy, były już w latach 1830. To był taki... Właśnie. Takie stowarzyszenie Mainza Adelsverein, powiedzmy szlachta z Mainz, wpadła na taką genialną ideę, żeby skolonizować Teksas. Ponieważ Teksas jeszcze nie należał do USA i po prostu tam sprowadzili tam kilkanaście tysięcy
ludzi z Niemiec, żeby zacząć kolonizację Teksasu, ale no niestety im to kompletnie nie wyszło, ponieważ Teksas został przyłączony do Stanów Zjednoczonych i ta idea padła. Chociaż do tej pory taka ciekawostka jest w pewnych rejonach Teksasu, taka gwara, Teksas niemiecki to się na polski no, nazywa. Do tej pory taki język istnieje. Do pierwszej wojny światowej, jeżeli się nie mylę, mówiło tym językiem prawie 100 tysięcy osób tam w Teksasie, ale to już kupa lat temu. Ale jako kolonializm afrykański to się zaczęło w 1882. To nie był najpierw kolonializm państwowy, który szedł od Deutsche Kaiserreich, od cesarstwa, tylko to były prywatne firmy, które kupowały ziemię od tam wodzów afrykańskich i kupowały we własnych interesach, aż w pewnym momencie stwierdziły te firmy, że potrzebujemy jednak ręki cesarza jako bezpieczeństwa tych terenów i te firmy się zwróciły do kanclerza Bismarcka o pomoc. I to teraz idziemy do ciebie. Tomasz, myślę, że brakuje tu parę elementów. Oto to było tak z grubsza. Tak, ale brakuje dla naszych słuchaczy wytłumaczenia, dlaczego mówimy tu o połowie czy końcowym XIX wieku w Niemczech, bo mamy szczególną sytuację demograficzną. Tak, mamy rozbiory Polski. Mamy rozbiory, które już są jakby na tym etapie środkowym, można powiedzieć, tak? Bo mówimy o połowie XIX wieku. Więc jakby Niemcy mają już swoje kolonie na wschodzie, trzeba po prostu zaznaczyć, to jest ważny element niemieckiego państwa w tym okresie, mają kolosalną, ale kolosalną nadwyżkę demograficzną. Tak, tak, tak. Wtedy no zaczęły się też powiedzmy te pierwsze wyjazdy masowe do Stanów Zjednoczonych. I one, drodzy Państwo, są absolutnie ważne dla niemieckiej historii, ale myślę, że też bardzo ważne dla właśnie historii Stanów Zjednoczonych. Tak jak poruszasz Teksas, jednak przybysze z Niemiec są ważnym elementem w ogóle jakby kultury amerykańskiej. To się często pomija, no bo jest to zdominowane oczywiście przez tą kulturę anglosaską, ale jaką rolę odegrali także Niemcy w kształtowaniu Stanów Zjednoczonych. Ona jest bardzo, bardzo ważna. Często jest to pomijane, ale idąc jakby w tym okresie dalej, tak, mamy połowę XIX wieku, mamy nadwyżkę demograficzną, mamy rewolucję przemysłową w Niemczech. To znaczy, że zagłębie Rury, tam gdzie tworzy się niemiecki przemysł, wysysa powoli po prostu ludzi z terenów południa Niemiec. Tak. Które jest całkowicie przeludnione. Ty powołałeś się tutaj właśnie na Mainz. Tak. Teren skrajnie przeludniony w tym okresie. Bo to musimy też powiedzieć, tak, tak jak kiedyś jakby jeszcze wieki temu, bo teraz mówimy o wieku XIX, przeżywało może z dziesiątki dzieci dwójka. Dwójka, tak, średnio. Tak, tak w XIX wieku, szczególnie od połowy XIX wieku, no to przeżywa ośmiorga, tak? Czy to potomstwo jest, co zrobić z takim małym gospodarstwem na tamte czasy, nie wiem, 7-5 hektarów, nie sądzisz? Na południu Niemiec? No tak średnio było, tak 7 do 10. Tak, co zrobić, to znaczy siedmioro dzieci musiało gdzieś szukać swojego szczęścia gdzieś dalej. I to mamy już tą emigrację. Część z nich oczywiście szuka swojego szczęścia w niemieckim przemyśle, po prostu Essen, tak? Krupp, te nowe przedsiębiorstwa, huty powstają. Górnictwo niemieckie powstaje w tym okresie. Kwitnie w tym okresie. Dobrze, no załóżmy 3-4 znajdzie tam jakieś swoje miejsce na ziemi. Może jeden czy drugi wyemigruje do Stanów Zjednoczonych, a co zresztą?
I to jest bardzo ważne dla Niemiec, mi się zdaje, i to w tych całych myślach, w tych przemyśleniach, co chodzi o kolonializm, jest ważnym elementem dla dużo ludzi. Tak, sam Bismarck powiedział, że jemu nie są ważne na początku kolonie afrykańskie, tylko on widział problem, że państwo niemieckie leżało między dwoma wrogami, Francją i Rosją. I tu sam Bismarck uważał, że te były ziemie polskie idealnie się nadają, żeby ten Reich powiększyć, ustabilizować. Ale Bismarck pierwotnie, on jako kanclerz Niemiec wtedy, pod kanclerzem Wilhelmem I, bo to musimy zaznaczyć, że potem dojdzie do takiej zmiany. Wilhelm I jest kanclerzem, na końcu... Cesarzem. Cesarzem. Bismarck jest jego kanclerzem. I pierwotnie Bismarck wcale nie podchodzi do tego pomysłu jakby takiego tam imperium kolonialnego niezbyt przyjaźnie. Nie. On widzi niemieckie kolonie po prostu w Europie, tak na wschodzie. Tak. I powiedz, Tomasz, co go w końcu przekonało, żeby jednak zacząć z tą Afryką? Powiedzmy, nieco go przekonało, on nie miał wyjścia. Ponieważ firmy, te przedsiębiorstwa oraz prywatni kupcy, którzy w tej Afryce już byli, którzy mieli już te tereny, zgłosili się do Bismarcka, że potrzebują ochrony. Potrzebują ochrony, to są teraz ziemie niemieckie, to są niemieccy obywatele i Afrykańczycy tam z różnych plemion ich zagrażają. I tym argumentem Bismarck musiał zareagować. I wtedy powstały tak zwane nie kolonie, tylko to nazwali po prostu Schutzgebiete. Kolonie oficjalnie były jako Schutzgebiete. Ale możemy się zgodzić w tym, że jest to tylko jedna część tej historii. Tak, to jest jeden aspekt. Dlaczego? Ale jeden z tych dwóch ważniejszych. Jeden właśnie, że te Schutzgebiete, że potrzebowali ochrony wojskowej, a drugi to właśnie to, co ty miałeś przedtem na myśli. Bo Niemcy jako kraj wtedy sprężnie rozwijający się wchodzą w jakby tą wielką grę mocarstw. I rozumiem to tło, które przed chwilą przedstawiłeś i na pewno należy to uwzględnić. To był ważny aspekt decyzji Bismarcka, jednak wejść w kolonializm. Ale żeby ten obraz był pełny, należy przedstawić też ambicje cesarstwa niemieckiego. Te ambicje były globalne. Niemcy w tym momencie, to znaczy u schyłku XIX wieku, chciały być równe Wielkiej Brytanii i Francji. Tak. Mocarstwom, które były wtedy globalne i były też mocarstwami kolonialnymi. Niemcy chciały, to już był ostatni moment, aby w ogóle wejść w kolonializm, bo właściwie w tym momencie świat już był podzielony. Tak. To były tylko części Afryki, prawda? Niezagospodarowane. Większość świata była podzielona, na przykład Ameryka była podzielona już. Ameryka była podzielona, tylko taka ciekawostka dla naszych słuchaczy, że kolonie niemieckie były trzecim co do wielkości koloniami po Anglii, Francji i potem Cesarstwo Niemieckie. W tym dużo osób nie wie, że nawet kolonie niemieckie były, wyspa Samoa była pod nadzorem niemieckim oraz Nowa Gwinea, część. To były kolonie niemieckie. Bardzo egzotyczne miejsca, tak samo między innymi takie małe przyczółki w Chinach, nie? Tak, i ten mały przyczółek w Chinach.
który do tej pory jest jednym z najważniejszych portów morskich na świecie ogólnie. Jest to niesamowite i często zapominane, bo musimy przyznać, że oczywiście inne momenty niemieckiej historii zapisały się w dziejach świata jako znacznie bardziej decydujące i ważniejsze dla świata, prawda? Ten kolonializm, ta epoka jakoś ginie w tle, wiadomo, makabr tak. i strasznych wydarzeń dwóch wojen światowych. Tak. Tylko jak się spojrzymy tak głębiej, to powiedzmy taki początek się zaczyna już w tym kolonializmie. Początek, bym nie powiedział, rasizm był wtedy w połowie XIX wieku, to nie było tylko w Niemczech, to była cała ideologia zachodnioeuropejska, białego człowieka. To był czysty rasizm. Tak, ale powróćmy teraz na moment, tak, jesteśmy znów na końcu, przy końcu XIX wieku, tak? Piszemy 1884, bo jakby można powiedzieć wtedy, mamy do czynienia już z takim praktycznym zastosowaniem niemieckiego kolonializmu. Tych kolonii faktycznie w tamtym momencie, no, robi się geograficznie sporo. Tak. One są strasznie rozproszone. Tak. To jest oczywiście dylemat. Właściwie powinno, no, powinno to dotrzeć do Niemiec, że nigdy nie uda im się osiągnąć sukcesu w Wielkiej Brytanii. A to jest to, co oni chcą. Oni chcą dogonić imperium, tak, gdzie nigdzie nie zachodzi słońce. I teraz, przepraszam ciebie, Tomasz, ale muszę wypowiedzieć to jedno zdanie. To znaczy, mamy imperium brytyjskie, gdzie nigdy nie zachodzi słońce. Ale hasłem niemieckiego kolonializmu jest Platz an der Sonne. Tak. Że znów, to znaczy w Imperium Brytyjskim nigdy nie zachodzi słońce, a Niemcy chcą mieć miejsce na słońcu. Tak, i pod palmami. Przy słońcu, może źle to tłumaczę, jak sądzisz, że... Przy słońcu. Przy słońcu. Tak, że jakby chcą... jakby to powiedzieć, ten sam to poczucie wielkości, tak? Posiadania świata, no bo British Empire, prawda? Jakby Imperium Brytyjskie posiada świat. Tak, to wiadomo, całym tym diamencikiem imperium to są Indie. To taki wiesz, diamencik na koronie. Oczywiście. I wiesz, w okresie moich studiów właśnie cały czas jakby to było bardzo interesujące, że za moich czasów można było też jakby brać udział w różnych takich też i historycznych ćwiczeniach i seminariach, wykładach takiej wolności intelektualnej. Teraz już niestety na studiach politologii brak, ale jednak mogłam z tego skorzystać, z czego się bardzo cieszę. I niestety Niemcy jakby za późno brali w ogóle w tym udział i wiesz co? Nie wytworzyli nic pięknego dla następnych pokoleń. Bo na przykład w przypadku Brytyjczyków czy Francuzów powstało mnóstwo powieści. Powieści, z których dzisiaj, prawda, to jest całe... My korzystamy z tego, seriale, wielkie filmy, tak? Gdzie na przykład, nie wiem, podziwiamy Taj Mahal czy Dżungelbuch. Tak. To są wszystko powieści, no, które powstały właśnie w tym okresie i są stricte brytyjskie, czy nawet Jules Verne, który opowiada nam, jak to się wokoło świata, tak? Jedzie przez 80 dni. Tak. Jest to jakieś takie piękno, które wracało do tych społeczności jakby w kraju. Tak. Bo one przeżywały coś w bardzo piękny sposób.
osób. Wiadomo, że z dzisiejszej perspektywy można oczywiście bardzo wiele dyskutować, czy Staś i Nel, nasza powieść kolonialna, jest co do joty właściwa, tak? Wiadomo, ona ma swoje błędy, zastrzeżenia. Tego w ogóle nie kwestionuję. Ale ona rezonowała w naszym społeczeństwie. Do dzisiaj, tak? Do dzisiaj, czytając tak. Tą literaturę, to rezonuje. Co było tak problematyczne, siermiężne, brzydkie w tym niemieckim kolonializmie, że nie mamy takiego czegoś? Tu musimy powiedzieć, tak jak sama już powiedziałaś, że Cesarstwo Niemieckie bardzo późno przystąpiło do powiedzmy projektu stworzenia kolonii. To tak jak już mówiliśmy ostatni gwizdek i Cesarstwo Niemieckie zaczynało od zera. Oni nie mieli w ogóle pojęcia, czym mają tam w Afryce zacząć. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt był taki, że w porównaniu powiedzmy do Empire angielskiego to wyjeżdżały, prawda, całe rodziny. To wyjeżdżali oficerowie z dziećmi, z żonami i w tych miejscach w Mumbai, czy w Egipcie, czy w Kairo powstawały takie centra tych... W afrykańskiej Kenii. Tak, te centra tych, tej śmietanki angielskiej, czego w Niemczech nie było. Jednak Cesarstwo Niemieckie nie było w stanie przekonać swoich obywateli, żeby w takich ilościach wyjeżdżali do Afryki. To wyjeżdżali głównie oficerowie, co powstała ta Schutztruppe do ochrony kolonii oraz trochę tych zitla, tych ludzi, którzy tam podtwarzali te farmy, ale takiej kulturowej emigracji, jakby widzieliśmy to po stronie angielskiej, to w ogóle nie było. Może to teraz być dziwne, że ja akurat poruszam tutaj emancypację i feminizm. Czy był to problem właściwie niemieckich kobiet, żeby wyjechać do Afryki? Tak. To po prostu z tego, co ja niedawno czytałem na ten temat, to głównie wyjeżdżali mężczyźni. I tu mieliśmy znowu problem, mężczyzna potrzebuje kobiety. I najpierw ci mężczyźni zwracali się do kobiet afrykańskich, co zostało przez Kaiserreich bardzo kategorycznie zakazane. Groziło nawet to tym mężczyznom, że stracą prawa do głosowania, co było się z tej osoby robił obywatel drugiego stopnia już. I w tym momencie ci gubernatorzy napisali do kanclerza, żeby przysłał więcej kobiet. I powstały wtedy specjalne kursy z tego Kolonial Reichsamtu, specjalnie dla kobiet, przeszkolenia do Afryki. Ale to się okazało też kompletnym fiaskiem. Ale powiem ci, że to jest bardzo dziwne, bo ta brytyjska lady, tak, wysoko wykształcona, czynna społecznie, czynna towarzysko, bo z taką osobą mamy w Wielkiej Brytanii do czynienia, prawda? Tak. Ona jednak towarzyszyła swojemu małżonkowi, prowadziła często nawet tam, za granicą, coś w rodzaju salonu. Tak. Tak? I wtedy właśnie mamy te piękne powieści, tak? Mamy zachowaną pewną formułę, narrację. W takiej formie opowiadamy dzisiaj o Mumbai, tak? Stałam przed Taj Mahal i byłam, prawda, zachwycona. To są wszystko opowieści częściowo właśnie za pomocą na przykład pamiętnika, tak? To był taka tradycyjna forma przekazu tej brytyjskiej lady, no bo tak było.
Tak. Ona to dała swojej wnuczce, która potem to na przykład coś innego z tym zrobiła, prawda? Opublikowała czy przepracowała to w inny sposób. Dlaczego, jak to się stało, że to w Niemczech nie funkcjonuje? Dlaczego ta kobieta połowy czy końcowego XIX wieku w Niemczech nie ma tej siły przekazu? Co tu się dzieje? Pierwszy punkt jest ogólnie, tak jak już no, wspominałem, że Afryka dla Niemców w ogóle nie była atrakcyjna. Tu mieliśmy falę emigracji do USA, to większość emigrantów to było 1,9 miliona w latach 80. XIX wieku emigrowało do USA, a do Afryki, jeżeli się nie mylę, to z tego było tylko 2% albo 3%. Po prostu Afryka jako kraj nie była, jako kontynent, przepraszam, nie była atrakcyjna. No w gruncie rzeczy zostały im resztki. Tak. Mówimy o Namibii, mówimy o Tanzanii, mówimy o Kamerunie. Mówimy Togo, Kamerun, wschodnia Afryka, zachodnia Afryka. Klimatycznie wszystko trudne. Tak, bardzo gorąco, malaria. To był właśnie też punkt, że po prostu te choroby bardzo grasowały. Powiedzmy, wśród niemieckich żołnierzy ze Schutztruppe mówi się, że ogólnie po roku w Afryce około 10% zmarło na malarię. Dobrze, więc mamy trudności klimatyczne. Mamy trudności zdrowotne. Tak. Mamy też jakiś całkowicie niejasny problem kulturowo-społeczny. Też mamy. Tak? Kobiety nie chcą jechać, a jeśli jadą, to nie te, które mogłyby z tego kolonializmu coś stworzyć, nie? Tak. Możliwe, że jadą osoby na przykład z niskim wykształceniem. Też. Tak? Czy powiem tak, jest to mało miłe, tak? Ale że słowskiego stanu, tak? Osoby, które nie przekażą następnym generacjom na przykład pięknego pamiętnika. Tak, dużo farmerów właśnie się przenosiło do West, do zachodniej i do wschodniej Afryki, do kolonii wschodnich, zachodnich. Teraz to jest nie Tanzania, tylko to jest Namibia. Mamy do tej pory farmerów pochodzenia niemieckiego. Którzy od końca XIX wieku tam mieszkają. I to głównie farmerzy byli potrzebni oraz później też górnicy, ponieważ zostały odkryte złoża metalu, złota, diamentów, ale pod względem ekonomicznym trzeba wspomnieć, że ta przygoda kolonizacji więcej kosztowała, niż dała zysku państwu niemieckiemu. Taka jest konkluzja całej tej przygody. Tak. Ale chciałabym wrócić do punktu najważniejszego punktu. Takiej, można powiedzieć, tragedii. Można też powiedzieć, że była to namiastka, pierwszy moment zagłady. Tak. Wstęp do tego, do czego Niemcy byli potem zdolni. Tak. Znasz? Herero. Przejęzyczenie niesamowite, ale bardzo, bardzo się składa w tą całą dyskusję. Drodzy Państwo, ja znalazłam tu parę danych, bo wymieniliśmy już parę takich miejsc, prawda, gdzie Niemcy byli po prostu jako imperium kolonialne obecne. Między innymi jest to teren, który jest dzisiaj znany jako Namibia. To jest zachodnia, południowa Afryka. Tak. Wiemy, trudne tereny, bardzo suche i tak dalej, ale tam się osiedlali. Znalazłam takie dane, że na przełomie XIX i XX wieku było to mniej więcej 12 tysięcy
właśnie tych farmerów. Farmerów, małych urzędników, bo oni też byli potrzebni, prawda? Bo zakładane na przykład były tam linie kolejowe. Tak. To był ważny aspekt. Budowano infrastrukturę, Niemcy rozbudowywali tą infrastrukturę, ale oczywiście pracowali też głównie jako farmerzy. Tak? Mówimy zaledwie o 12 tysiącach osób. To jest strasznie mało. Bardzo, bardzo mało. I w 1904 roku dochodzi do powstania tej ludności jakby autochtonicznej. To są tak zwani Herero, ale także Nama. To jest taki ostry bunt. Ci Niemcy zaczynają się ich bać. Czy to jest właściwe, czy nie, czy ci Herero naprawdę zabijali, czy Nama naprawdę zabijali. To nie jest całkiem wyjaśnione, moim zdaniem, w tej historii, prawda? Tylko sam fakt, że się sprzeciwiali tym niemieckim panom, co chyba można dobrze zrozumieć z punktu widzenia polskiego. I wtedy nagle ci niemieccy farmerzy, w ogóle niemiecka społeczność tam w Namibii, oczywiście, że jest absolutną mniejszością. Te 12 tysięcy to jest nic. I są okrążeni przez tych Herero i Nama. Najpierw przegrywają, ale potem udaje im się tą ludność wypędzić w tereny pustelne i nie dopuścić do tego, żeby oni doszli do studni. I tam umiera w sposób bestialski, można powiedzieć. Tam umierają dziesiątki tysięcy ludzi. Mówi się liczby między 40 a 80 tysięcy ludzi. Ale trzeba też jeszcze wyjaśnić też, czemu ten bunt powstał. Bo jest pewien aspekt. W 1904 roku zapanowała ciężka... inaczej. Herero żyli z hodowli bydła. I to było ich głównym chlebem, im handlem. Oni po prostu żyli bydłem. I w 1904 doszła wielka epidemia, gdzie ponad 90% tego bydła no niestety umarło, padło. I w tym momencie Herero no, zostali bez żadnych środków do życia. Jedyną no, możliwością było kupowanie od właśnie tych niemieckich farmerów nowego bydła za bardzo wysoką cenę, co Herero nie byli w stanie zapłacić. I tu musieli zacząć pracować po prostu za bardzo marne pieniądze u tych farmerów, co jednak nie wyszło im na dobrze. Wspaniale, że to teraz właśnie przytaczasz. To jest bardzo, bardzo ważny aspekt, że strukturalnie ta mniejszość niemiecka, tak, stwarza takie struktury, które są dla niej korzystne. Tak, tak. A większość przegrywa. A to tylko też dlatego, ponieważ bydło od farmerów było szczepione. Bydło od Hererów nie było szczepione. Dlatego straty u niemieckich farmerów, z tego co się dowiedziałem, leżało przy około między 10 a 20%. A u Herero między 80 a 90% straconego bydła. I to był ten punkt kulminacyjny tego niezadowolenia, tego buntu. Na początku tego buntu no, Herero wygrywało. Tam mieli kilka poważnych bitw, co wygrywali ze Schutztruppen. Co trzeba no, do tego no, powiedzieć, jak uzbrojona była Schutztruppe. Schutztruppe była uzbrojona, każda jednostka była uzbrojona w karabiny repetowane, plus przynajmniej 3 do 4 karabinów maszynowych. To był taki dodatek od cesarza. To też kiedyś czytałem, że cesarz po pierwszej no, prezentacji karabinu maszynowego Maksim stwierdził, że to jest broń przyszłości i tylko na tym trzeba polegać.
Dlatego to było w Afryce, w tym Schutz trup, bardzo popularną bronią. A propos właśnie Kajza, bo w toku tego procesu kolonialnego mamy jakby zmianę w ogóle władzy w Niemczech, prawda? Z rąk Wilhelma I, który jest jakby ojcem tego niemieckiego kolonializmu. Przechodzimy w roku 1888 przez krótki okres władzy Friedricha, ale on nie odgrywa żadnej wielkiej roli, do ostatniego cesarza Niemiec, Wilhelma II. Moim zdaniem osoba kluczowa dla tego okresu w Niemczech, kluczowa na pewno dla II wojny światowej. Niestety, to jest dyskusyjne. Stojąca zawsze historycznie w cieniu Adolfa Hitlera. Tak. Ale żeby dyskutować historię Niemiec w XX wieku, trzeba jednak też mieć na oku właśnie Wilhelma II. Tak, tutaj warto też przypomnieć, że by można było by powiedzieć, że to była taka duża rywalizacja kuzynów, prawda? Bo mamy tutaj króla Anglii, tak, cesarza Niemiec i oczywiście cara Rosji. To byli trzech kuzynów, prawda? Matka Wiktoria. I to była to, co już nieraz czytałem, taka rywalizacja między nimi. Kto ma większe statki, kto ma większe kolonie, kto ma większą armię, jak trzech dużych chłopców. Tak, i tu powracamy może znów do tego motywu słońca. Tak. Bo cesarz Wilhelm II ma obsesję, to jest bardzo, bardzo obsesyjny człowiek. Bo to musimy uwzględnić, że to wchodzi, to nie jest całkiem zdrowy, ten człowiek nie jest całkiem zdrowy. Nie. Psychicznie. I tu znowu o to chodzi, kto będzie miał to miejsce przy słońcu, tak? Na kogo będzie to słońce świeciło, tak? I tu wracamy właśnie do tych chorych ambicji tego człowieka. Tak. Dlatego on też chciał na największą flotę statków wojennych, prawda? Chciał tym przebić swojego kuzyna, króla Anglii. No on w ogóle miał manię na temat statków. Statków, marynarki wojennej, tak. W ogóle całe to jakby posiadanie świata. Bo marynarka wodna była wtedy kluczem do posiadania świata. Marynarka wojenna była kluczem do posiadania świata. Kto miał największą, ten rządził światem. Tak, ale on właściwie od początku tą konkurencję przegrał. Tak. Ale on nie potrafił przegrać. Ani nie potrafił tego rozegrać, ani przegrać, ani wygrać. I to był, można powiedzieć, jedny, bo tam gwoździ do trumny cesarstwa niemieckiego było strasznie dużo, nie? Oj, było dużo. Bardzo, bardzo dużo, ale bardzo ważnym elementem był właśnie brak sukcesu i zbrodnia. Po prostu zbrodnia, która miała miejsce w 1904-1905 roku. I mi się zdaje, że to był już pewien znak, to był pewien sygnał. Zastanawia mnie, dlaczego w ogóle nie odbił się echem właściwie w Niemczech. Odbił się echem, ale musimy to zacząć powiedzieć tak. Dlaczego ono doszło, powiedzmy, do tego genocidu? Przyszedł nowy dowódca, który miał to powstanie zakończyć i on wydał pewien rozkaz. On wydał kontruta, nie? Tego, tak, masz tego na tak, myśli. Tego mam na myśli. On wydał pewien rozkaz, że żołnierze mają do każdego herero, który wróci, będzie wychodził z tej pustyni, mają zabić, nie pojmać i obojętnie, czy kobieta, czy dziecko, mają zostać zlikwidowani. To był ten pierwszy rozkaz. Ten rozkaz po kilku dniach doszedł do Berlina. I wtedy to, nie wiem teraz, jak ten kanclerz się nazywał, ten rozkaz został delikatnie zmieniony
i miał przyjść z powrotem, że dzieci oraz kobiety mają, powiedzmy, im nie ma się nic stać. Ale ten rozkaz też przyszedł troszeczkę za późno. Bym musiał poczytać, gdzie ja to w ogóle znalazłem, ale coś takiego było. I to trzeba też powiedzieć, wtedy w tym okresie powstały też pierwsze obozy koncentracyjne na terenie Niemiec. Tylko dla naszych słuchaczy obozy koncentracyjne to nie był wymysł niemiecki. One zostały przejęte z konfliktu, z wojny z Burami. Anglia z Burami. I wtedy powstały te pierwsze obozy. Niemcy to, ten pomysł po prostu przejęli. Co, drodzy Państwo, żebyśmy nie byli źle zrozumieni, my po prostu wskazując na takie elementy, nie chcemy umniejszać czy jakoś doprowadzić do jakiejś relatywizacji pojęcia, wiadomo, obozu koncentracyjnego. Proszę nas odpowiednio zrozumieć, prawda? To chodzi tylko po prostu pod punktem historycznym, skąd w ogóle ten pomysł powstał. Przy buntach Burów Empire angielskie po prostu stworzyło te pierwsze obozy i potem zostały też przejęte przez Schutztrupp w Afryce. To nie były duże obozy, ale to były pierwsze obozy. Jeżeli dobrze pamiętam, w pierwszym tym obozie było aresztowanych 2000 osób, z tego połowa zginęła, czyli 50%. Można powiedzieć, że Vernichtungslager, tak? Obozy zagłady. Można było by to też tak określić, że to były te pierwsze Vernichtungslager. Chcieliśmy Państwu tą audycją na temat niemieckiego kolonializmu wskazać coś, co naszym zdaniem stoi w cieniu, tak jak żeśmy na początku powiedzieli, tych dwóch wojen światowych. Chcieliśmy Państwu powiedzieć, że doszło już przed tym, można powiedzieć, kataklizmem historii. No bo tak można określić te dwie wojny światowe, szczególnie drugą wojnę światową, no i zagładę. Można określić jako kataklizm historii. Miały miejsce już pewne sygnały. Jednoznaczne właściwie, tak, które kierowały Niemcy w swojej historii w tą przepaść. Tam można było w tym momencie historii już odczytać tendencje, które prowadzą do rzeczy makabrycznych. Tak. Co naszym zdaniem jest warte dyskusji, warte, abyśmy o tym dyskutowali, abyśmy też po prostu przemyśleli sobie jeszcze raz takie elementy niemieckiej historii, które miały nawet jeszcze daleko przed pierwszą wojną światową miejsce. I to staraliśmy się Państwu przekazać w naszej dzisiejszej audycji. Do usłyszenia. Życzymy Państwu miłego wieczoru. Do usłyszenia i do następnego razu.